Jeszcze raz miło mi powitać wszystkich obecnych na dzisiejszym spotkaniu. Ja nazywam się Sylwia Krajewska i reprezentuję oczywiście Noclegowo. Na co dzień mogą mnie Państwo usłyszeć w biurze obsługi klienta naszego portalu, więc jeżeli chcieliby Państwo podzielić się jakimikolwiek uwagami, sugestiami, czy przywitać się po webinarze, to oczywiście zapraszam do kontaktu. To jak widzą Państwo na slajdzie, podczas dzisiejszego spotkania zajmiemy się tematem wyjścia z obecnego kryzysu. W naszym dzisiejszym zespole przygotowaliśmy 14 gotowych recept na uzdrowienie rezerwacji. Podczas spotkania poruszymy właśnie 14 tematów, które pomogą tak naprawdę wyjść z obecnej sytuacji. Dla każdego z Państwa jest to oczywiście dopasowane indywidualnie, także mogą Państwo się tym zainspirować, skorzystać z tego, co najbardziej odpowiada Państwa oczekiwaniom. To są tylko i wyłącznie nasze propozycje na podstawie naszych doświadczeń, na podstawie tym, czym Państwo się z nami dzielicie podczas rozmów telefonicznych oraz obserwacji rynku. Przede wszystkim cieszę się, że tak licznie się dzisiaj spotkaliśmy. Tak jak wspominałam już osobom, które były wcześniej, w lewym górnym rogu jest możliwość zadawania pytań, dzielenia się swoimi sugestiami, klikając właśnie w Q&A. Tutaj na slajdzie widoczne jest to okienko, po którego właśnie kliknięciu będzie możliwość przesłania pytania. Wszelkie sugestie i inne uwagi są mile widziane, więc myślę, że możemy tutaj skorzystać z tej opcji. Na początek chciałabym także poprosić o odpowiedź, jak oceniają Państwo jakość dźwięku i obrazu na dzisiejszym spotkaniu. Jest to bardzo ważne, ponieważ chciałabym, żeby wszystkie te informacje, które Państwu przekażę, były jasne, zrozumiałe, a przede wszystkim, żeby po prostu mogli Państwo je usłyszeć i zobaczyć na slajdach. Co ważne, na koniec przygotowałam wraz z zespołem Noclegowo niespodziankę, więc liczę na to, że pozostaniecie Państwo do końca tego spotkania. A nie ukrywam, że jest to bardzo ciekawa niespodzianka. Oczywiście jest całkowicie bezpłatna, więc proszę się nie martwić, że będzie trzeba podnieść numer konta na końcu. Myślę, że w takim samym gronie dotrwamy do końca. Grono jest liczne, nie jest na szczęście nielegalne zgromadzenie, ponieważ jesteśmy online, także możemy czuć się bezpiecznie. Żaden mandat nikomu z nas, jak mam nadzieję, nie grozi. Przede wszystkim cieszę się, że tutaj jesteście, bo tak naprawdę świadczy to o tym, że ciągle chcecie poszerzać swoją wiedzę. My także chętnie uczymy się ciągle od Was, między innymi na przykład na YouTubie, na naszym kanale Noclegowo TV, gdzie rozmawiamy właśnie z właścicielami obiektów noclegowych, z praktykami biznesu wynajmu krótkoterminowego, między innymi o rozliczaniu wynajmu, czyli tutaj z ekspertem o sprawie nieruchomości, czy o home stagingu. Także zapraszam na kanał, tam możecie się dowiedzieć jeszcze wielu ciekawych informacji. Zachęcam także do sprawdzenia naszego bloga www.noclegodawca.pl, gdzie znajdują się artykuły eksperckie dotyczące kwestii, które tak naprawdę pojawiają się w pytaniach od Was. Więc my to przekładamy na artykuły. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie co do treści, które miałyby się tam znajdować, to także jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Przedstawię teraz plan dzisiejszego spotkania. Tak jak wspomniałam, zajmie nam to spotkanie około godziny, więc przygotujcie się teraz na to. W pierwszej kolejności omówimy pokrótce obecną sytuację w branży. Tak naprawdę każdy z nas wie, w jaki sposób to wygląda, jednak przypomnę takie kluczowe kwestie, które decydują o tym, jak nasze życie tak naprawdę i nasze działania ukształtowują się na co dzień. W następnym kroku przejdziemy do strategii marketingowej obiektu. W jaki sposób można elementy tej strategii teraz w trakcie tego trwającego kryzysu wziąć tak naprawdę pod uwagę, na czym się teraz skupić. Później przejdziemy do tematu bardzo gorącego, bo każdy z nas szuka oszczędności i zastanawia się, gdzie optymalizować inwestycje. Czy w ogóle inwestować, czy całkowicie uciąć wszystkie oszczędności. Na tym zastanowimy się w punkcie trzecim. Następnie przejdziemy do rozważań nad tematem reklamy obiektu i tematu pozyskiwania gości. Jest on jak najbardziej teraz aktualny, bo gości nadal pytają o możliwość rezerwacji, czy to na lato, czy to na terminy późniejsze. Zastanowimy się, w jaki sposób działać, żeby teraz nie tracić rezerwacji, które już są, a także pozyskiwać nowe.
Wiadomo, nie jest to taka skala jak na przykład w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku, ale poświęcimy temu kilka minut naszego spotkania także. Następnie podzielę się takimi kolejnymi wskazówkami, które dotyczą innych działań, które można podejmować podczas obecnego kryzysu. A na koniec będzie prezent, o którym wspomniałam już wcześniej. Nie będę zdradzać szczegółów, o co chodzi, ale naprawdę warto. Na koniec na czacie pojawi się właśnie ten prezent, natomiast powiedzmy, że nie będę na razie zdradzać jeszcze szczegółów. Następnie przejdę do odpowiedzi na pytania, które Państwo będą zadawać. Zachęcam do dzielenia się na czacie tym, co Wam przyjdzie na myśl. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek zagadnienia, o które chcieliby Państwo zapytać, to zachęcam do zadawania ich na czacie. Jeżeli pojawią się po spotkaniu, to także jesteśmy otwarci. Na koniec pojawi się dla przypomnienia także numer telefonu i adres e-mail do nas, tak żebyśmy w razie jak cokolwiek, jakakolwiek kwestia będzie pominięta podczas spotkania, aby móc to omówić później. Zacznijmy od omówienia obecnej sytuacji. Przede wszystkim, jak mamy tego świadomość na co dzień, nawet w sytuacjach prywatnych, niekoniecznie wiążącym się z wynajmem, obowiązuje zakaz przemieszczania się. Jest to znaczne utrudnienie i tak naprawdę wykluczenie możliwości ruchu turystycznego. Mamy tego wszyscy świadomość. Z każdej strony tak naprawdę docierają do nas tego typu informacje, mandaty, które dostają turyści, którzy ukradkiem przemknęli się do Zakopanego, korzystając z pięknej pogody, bo naprawdę ciężko to dostosować do obecnie panującej sytuacji. Ale równocześnie, obok zakazu przemieszczania się, mamy także brak zakazu wynajmu noclegów. Oczywiście wyklucza to przejazdy i nocowanie turystów, natomiast nadal jako właściciele obiektów noclegowych możecie świadczyć noclegi na wyjazdy służbowe. W momencie, kiedy na przykład osoba przyjeżdża na wyjazd służbowy, możecie poprosić taką osobę o oświadczenie, że jest na wyjeździe służbowym, albo nawet samo wystawienie faktury już jest poświadczeniem o tym, że ta osoba przyjechała do Was służbowo. Więc takie wyjazdy i takie przyjmowanie gości jest jak najbardziej możliwe. Kolejną grupą jest to grupa medyków, czyli służba zdrowia. Tutaj także często lekarze czy pielęgniarki, ratownicy medyczni nie mogą spędzać czasu ze swoimi rodzinami, chcą być bliżej szpitali, w których są na bieżąco, z których na bieżąco pełnią swoją służbę, oczywiście za co bardzo im dziękujemy, w których pełnią swoją służbę, także szukają mieszkań, powiedzmy, w obrębie ich miejsc pracy, więc też miejcie to na uwadze. Może warto ogłosić się właśnie pod tym względem dla lekarzy. Może nawet jakieś zwykłe ogłoszenie na drzwiach szpitala z urywanym numerem telefonu. Warto to rozważyć. Trzecią grupą jest możliwość nocowania osób, które obecnie przebywają na kwarantannie. Jest to także częste zjawisko, gdzie osoby powracające na przykład z pracy za granicę nie mają możliwości, aby nocować w swoim własnym domu, co troski właśnie o domowników, więc to jest kolejna opcja. Oczywiście mam na uwadze to, że nie jest to skala taka jak na przykład w zeszłym roku w tym samym okresie. Jest to jednak szansa na to, żeby zachować tę płynność finansową. Chociaż na najmniejsze opłaty, aby uiścić na przykład opłaty za czynsz, czy podstawowe inne kwestie, które wymagają gotówki, można tutaj właśnie w ten sposób próbować załatać tę dziurę budżetową, która niestety ze względu na obecną sytuację mogła powstać. To są obecne sytuacje, obecne kwestie, które dotyczą właścicieli obiektów noclegowych, ale zastanówmy się też nad prognozami. Prognozy są jasne. Tak naprawdę Egipt w tym roku nie będzie cieszył się dużą popularnością ani inne wyjazdy zagraniczne. Miejmy to na uwadze, ponieważ gdy kryzys się skończy, wiele linii lotniczych nadal nie będzie świadczyło lotów do bardziej odległych kierunków. Możliwe, że nadal granice na całe lato czy jesień będą zamknięte dla tego typu ruchu turystycznego, więc nawet jeżeli mniej osób w tym roku wyjedzie na urlop, czy to ze względów finansowych, czy ze względu z troski o własne zdrowie, to pamiętajcie, że tak naprawdę jest duża grupa osób, które nie wyjadą za granicę. Tym samym zostaną w kraju, będą szukać atrakcji w obrębie Polski, więc miejcie to na uwadze.
I tak, zmieniam kolejna prognoza, to rezerwacje na lato 2020. Z przykrością trzeba się tak naprawdę mieć na uwadze fakt, że teraz tych rezerwacji nie będzie wiele. Wszyscy turyści tak naprawdę są wykluczeni, ewentualnie jedynie trzy grupy społeczne, które wymieniłam wcześniej. Natomiast trzeba się nastawić na lato, na rezerwacje na lato 2020. Miejcie na uwadze, że czy Austria, czy Czechy już tak naprawdę przygotowały plan, który pozwoli hotelom, obiektom noclegowym, pensjonatom otwierać się, czy to w maju, czy to w czerwcu, zależnie od kraju. Austria już, z tego co wiem, startuje wcześniej z tego typu usługami, więc miejcie na uwadze, że także u nas ta sytuacja pewnie będzie układała się podobnie. Mimo tych prognoz, które mogłyby się wydawać optymistyczne, tak naprawdę wiem, że wielu z Was zastanawia się nad tym, żeby całkowicie zrezygnować z wynajmu krótkoterminowego, z wynajmu noclegów dla turystów. Ale zadajmy sobie pytanie. Jeżeli nie najem krótkoterminowy, to co? Na slajdzie pojawiły się dwie pierwsze opcje, które przychodzą wszystkim na myśl. Czyli albo najem długoterminowy, albo sprzedaż nieruchomości. Tak naprawdę wydaje się to być dobrym rozwiązaniem na pierwszy rzut oka, jednak gdy podchodzimy głębiej do analizy każdego z tych zagadnień, tych alternatyw dla wynajmu noclegów dla turystów, sytuacja nieco się komplikuje. Przynajmniej długoterminowym należy zastanowić się nad tym, jaka jest konkurencja w Twojej okolicy. Tak naprawdę ten rynek może być już wystarczająco nasycony, bo nagle nie przybyło do miast czy więcej studentów, czy więcej osób pracujących poza miejscem zamieszkania, więc tutaj ta potrzeba nie jest aż tak duża. Czy kolejne mieszkanie na najem długoterminowy będzie tutaj miało swoich odbiorców? Trzeba się nad tym zastanowić. Duży wpływ na to będzie miała także lokalizacja. Uczelnie są puste, więc tak naprawdę studenci i ta grupa, która często tak naprawdę wynajmuje na dłuższy termin, odpada. Więc kto byłby tak naprawdę Twoim odbiorcą? Kto będzie najemcą? Należy też się zastanowić nad tym, jak wrócić do najmu krótkoterminowego. Przejść na najem długoterminowy jest dużo łatwiej, natomiast powrót ze względu na przepisy prawne, których przyznaję, że szczegółów nie znam, natomiast osoby, które są w branży, na pewno mają większe pojęcie na ten temat, mogłyby poświadczyć, że powrót do takiego najmu krótkoterminowego wcale nie jest tak łatwy. Należy wziąć pod uwagę także problemy z najemcami, którzy niestety mają bardzo duże prawa, więc jako właściciel obiektu noclegowego musisz rozważyć te wszystkie za i przeciw. Kolejnym pomysłem, który wiem, że pojawiał się wśród wielu właścicieli obiektów, z którymi współpracujemy jako noclegowo, pojawił się pomysł na sprzedaż nieruchomości. Jednak tutaj tak samo pojawia się wiele pytań. Bo w momencie, kiedy tak naprawdę i spadają zarobki, i wiele osób pozostaje bez pracy, czy jest to moment, kiedy ludzie będą inwestować w nieruchomości? Teraz tak naprawdę może okazać się, że cena za nieruchomość, którą teraz jest Ci w stanie ktoś zapłacić, byłaby dużo niższa niż jej wartość, więc należy to wziąć pod uwagę. Należy także rozważyć to, gdzie tak naprawdę ulokować pieniądze, które będziecie mieli uzyskane z tej nieruchomości, z tej sprzedaży. Nie jestem także bankierem, więc ciężko mi tutaj wysuwać jakąkolwiek hipotezę na ten temat. Jednak słyszałam wiele głosów na taki temat, że jednak pieniądze są gorszym wyjściem, jeżeli mamy możliwość posiadania nieruchomości. Jest to zdecydowanie lepszy sposób na lokowanie swoich oszczędności, tego typu aktywa. A co jeszcze przemawia za tym, żeby tak naprawdę skupić się na tym, żeby pozostać w najmie krótkoterminowym, żeby nie przechodzić na najem długoterminowy, ani nie sprzedawać nieruchomości? Przede wszystkim szkoda doświadczenia, które posiadasz. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę czas, który został już poświęcony na to, na zdobycie tego doświadczenia, które posiadasz, znasz swoich gości, masz swoją bazę odbiorców, tych, którzy przyjeżdżają do Ciebie co roku. Masz profile na portalach, gdzie pojawiają się setki opinii na temat Twojego obiektu. Często bardzo pochlebnych. Szkoda byłoby tak naprawdę marnować i marnować ten potencjał, który już do tej pory został przez Ciebie zbudowany.
Wiąże się to także z posiadaniem tego doświadczenia, wiąże się także z posiadaniem kontaktów w branży wynajmu krótkoterminowego. Tutaj też te działania i społeczności właścicieli obiektów noclegowych są odczuwalne. Masz już wsparcie, wiesz do kogo zagadać, jeżeli potrzebujesz jakiejś porady, wiesz w jaki sposób poruszać się w tym interesie. Jeżeli chodzi o inne branże, wiadomo, że to doświadczenie siłą rzeczy będzie po prostu mniejsze. I zastanawiam się, czy tutaj pojawiła się właśnie teraz ankieta, czy zamierzacie nadal wynajmować noclegi. Widzę, że zdecydowana większość osób będzie nadal świadczyć noclegi. Nie ma tutaj jasnej informacji, czy jest ktoś zdecydowany, że na 100% zrezygnuję z wynajmu, to tak naprawdę napawa optymizmem, bo ja także planuję w te wakacje wyjechać, w końcu uwolnić się z kwarantanny tych czterech ścian, bo jak widzicie, ja także znajduję się w domu, nie w biurze, więc mam nadzieję także na jak najszybszy wyjazd, więc mam nadzieję, że kogoś z Państwa będę miała okazję w tym roku poznać osobiście. Także miejmy to na uwadze. Co cieszy także mnie i nasz zespół, to, że jesteśmy tutaj tak licznie dzisiaj zgromadzeni. Świadczy to o tym, że jednak jeszcze nie wszystko stracone, że macie nadzieję, że chcecie poszukiwać wskazówek, które pozwolą się tak naprawdę wyjść obronną ręką z tego kryzysu. Tak jak wspomniałam wcześniej, według planu teraz przejdziemy do strategii marketingowej, już właśnie po omówieniu obecnej sytuacji na rynku. Zastanowimy się, kto jest gościem Twojego obiektu noclegowego. Zastanowimy się nad wyróżnikami Twojego obiektu i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie są mocne strony, którymi możesz się pochwalić i tak naprawdę z jeszcze większą skutecznością pozyskiwać gości, bo tak naprawdę wyróżnik Twojego obiektu w dużej mierze decyduje o tym, czy gość wybierze akurat Twój obiekt. Następnie zastanowimy się nad tym, czy jeżeli nawet jeżeli teraz nie jest idealnie, to jak zwiększyć atrakcyjność obiektu. Po pierwsze, zastanów się, kto jest Twoim gościem. Weź pod uwagę dotychczasowe opinie, dotychczasowe wizyty gości w Twoim obiekcie i zastanów się, czy to są na przykład rodziny z dziećmi, czy klient biznesowy, czy osoby, które przyjechały na wieczór panieński czy kawalerski do Twojego obiektu. Rodziny z dziećmi i klienta biznesowego tak naprawdę powinniśmy potraktować zupełnie inaczej. Obydwie grupy mają całkowicie inne wymagania. Na przykład dla rodzin z dziećmi ważne będzie to, czy na przykład na okolicy, czy na przykład na podwórzu znajduje się plac zabaw, czy w obiekcie w środku, tam gdzie mają okazję nocować goście, czy znajduje się łóżeczko, czy znajdują się inne udogodnienia dla dzieci, takie jak krzesełko do karmienia. Jest to niezwykle istotne, także jeżeli masz większość gości, którzy przyjeżdżają z dziećmi, dostosuj ten obiekt typowo pod nich. Tak naprawdę nie musisz być dla każdego. Jeżeli wyspecjalizujesz swój obiekt w obsłudze właśnie na przykład rodzin z dziećmi, to masz później jeszcze większą szansę do tego, żeby całkowicie do nich docierać. Rodziny z dziećmi będą zostawiały Ci opinie. Twój obiekt będzie wyżej w rankingach polecanych dla obiektów rekomendowanych dla rodzin z dziećmi, więc tak naprawdę ta spirala się napędza. To koło tutaj już startuje, tak, i mamy możliwość pozyskiwania kolejnych osób z tej samej grupy społecznej. Jeżeli na przykład oferujesz swój nocleg bardziej dla klienta biznesowego, bo posiadasz apartament w centrum dużego miasta, no to tutaj bardziej warto byłoby zadbać o to, żeby w apartamencie, w pokoju znajdowało się biurko z dobrym oświetleniem, być może wygodny fotel, gdzie taka osoba mogłaby wygodnie pracować. Tym bardziej warto jest przejrzeć te opinie, które dotychczas już macie i zastanowić się, kto tak naprawdę do tej pory przyjeżdżał do Twojego obiektu. Zastanów się także, komu chcesz świadczyć te usługi, bo tak naprawdę wielu właścicieli obiektów, przynajmniej u nas, tak, noclegowo jest to bardzo widoczne, że na przykład nie przyjmują osób, które przyjeżdżają na imprezy, czy chcą zorganizować przyjęcia, takie jak wieczory panieńskie czy kawalerskie w swoim obiekcie. I to już jest właśnie przykład tego, że ktoś się zastanowił, kto ma być gościem. Nie każda rezerwacja jest warta. Jeżeli po takiej wizycie tego typu gości zostaną straty w Twoim obiekcie,
to tak naprawdę nie zyskujesz po tej rezerwacji, tylko tracisz. Więc warto się zastanowić, nie być, jak już wcześniej powiedziałam, nie być dla każdego. Kolejnym elementem tego elementu strategii marketingowej jest persona tak naprawdę Twojego obiektu. Tutaj jest persona, to już jest pojęcie stricte marketingowe i tutaj zastanawiamy się nad idealnym klientem, który miałby być odbiorcą Twojego obiektu. Oczywiście nie każdy będzie dokładnie taką osobą w tym wieku, który sobie wyznaczyłeś, czy tym się zajmująca, ale warto nakreślić taką ogólną charakterystykę osoby idealnego gościa. Ciekawe, takie szczegóły i taką poradę będziecie mieli okazję przeczytać, zobaczyć, sprawdzić w niespodziance, która będzie na końcu, także teraz powiem o tym ogólnie, a szczegóły będą jeszcze na koniec naszej prezentacji. Więc możesz notować, nie musisz, bo przygotowałam taki skrót, który pojawi się na końcu, ale na razie bez szczegółów. W każdym razie, żeby określić personę, musimy się zastanowić, kim jest ta osoba, czym się zajmuje, jak wygląda jej typowy dzień. Czy to jest na przykład właśnie biznesmen, czy mama z dzieckiem, która codziennie organizuje mu czas i także chciałaby zorganizować czas po przyjeździe na wakacje na przykład do Twojego obiektu. Po wyznaczeniu tej persony, po sprawdzeniu, zastanowieniu się, kto jest tym idealnym klientem, zastanów się, jak możesz przygotować obiekt właśnie pod tę osobę. Będzie to przyciągało i kolejne osoby, udogodnienia często są widoczne, czy na listach wyszukiwania w portalach, czy później w prezentacji, więc goście to widzą i to przyciąga ich uwagę. Także drugi punkt, zastanów się, kto jest Twoim gościem. Widzę, że w naszej ankiecie pojawiły się odpowiedzi na pytanie, czy znasz profil swojego gościa. Licznie odpowiadacie, także bardzo się cieszę. Zgodnie z wcześniejszą prośbą, licznie uczestniczycie w tych interakcjach. To jest istotne, abyśmy poznali siebie wzajemnie. Także większość z Was ma sprecyzowaną osobę. To jest 63% wszystkich osób, które są zgromadzone u nas na naszym dzisiejszym spotkaniu. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że bardziej wybrzydzać w gościach możemy w okresie, powiedzmy, prosperity, tak? Kiedy tych zapytań, tych gości jest więcej, teraz faktycznie nieco naginamy te swoje zasady, żeby po prostu pozyskać rezerwację. Natomiast w momencie, kiedy teraz mamy nieco więcej czasu, przygotujmy taki profil idealnego klienta, który nawet może przyda się nie dokładnie w tym momencie, ale w momencie pozyskiwania rezerwacji czy na wakacje, czy na jeszcze późniejszy okres. Po trzecie, poszukaj wyróżnika swojego obiektu. I tutaj także przyjrzyj się opiniom gości, którzy zostawiali u Ciebie w ostatnim czasie swoje spostrzeżenia. Podczas rozmów z gośćmi, które na pewno nieraz przeprowadzałeś, też dało się na pewno wyczuć coś, co zwróciło ich szczególną uwagę. I tutaj są trzy takie kwestie, które głównie przyciągają uwagę gości. Czyli to są specjalne udogodnienia, takie jak basen, sauna, czy na przykład taras z meblami ogrodowymi, na którym wygodnie można wypocząć. A może jest to doskonała lokalizacja, gdzie masz 100 metrów do morza i dla rodziny z dziećmi jest to idealna lokalizacja, nie muszą daleko nosić wszystkich zabawek na plaży, ani nosić wózka, tylko mogą od razu szybko przemknąć przez promenadę Twojej miejscowości i być już na plaży. Także zastanów się, co jest wyróżnikiem tego obiektu, co wywołuje szczególne zadowolenie. I oprócz tych opinii gości, weź także pod uwagę swoją własną analizę, swoją perspektywę. Zastanów się, co jest mocną stroną Twojego obiektu. Jak Ty byś poczuł się jako gość w swoim obiekcie? Zastanów się, co charakteryzuje Twój obiekt. To są wszystko wskazówki, które przydadzą się i teraz, i później. Teraz tak naprawdę, ze względu na dużą konkurencję, trzeba się jakkolwiek wyróżnić, żeby pozyskać te rezerwacje. Zainteresowanie nie jest tak ogromne jak wcześniej, więc musimy ściągnąć tych gości do siebie specjalnymi metodami. Między innymi takimi super wyróżnikiem byłby właśnie przedstawienie tego, co masz szczególnego do zaoferowania gościom. Więc wyróżnij się, a dzięki temu zyskasz. Zrobiliśmy też takie zestawienie obiektów, które szczególnie są tak naprawdę bardzo atrakcyjne dla obecnym kryzysie, czyli przede wszystkim będzie to spokojna miejscowość,
tych wyróżników jest więcej, także między innymi jest spokojna miejscowość. Goście tak naprawdę, część z nich będzie się obawiała dużych skupisk ludzi, tego, żeby spędzać czas w zatłoczonych miejscach, więc czy to wypoczynek na wsi, czy agroturystyka, może tutaj znacznie zyskać w porównaniu do lat ubiegłych. Każdy będzie chciał się wyrwać z miasta, tak naprawdę większość z nas mieszka w mieście, jest teraz zamknięta w czterech ścianach, ta przestrzeń jest bardzo ograniczona, więc spokojna miejscowość, bliskość przyrody, możliwość poznania prawdziwego slow life, tak naprawdę może być bardzo dużym wyróżnikiem dla Twojego obiektu. To jest jedna strona, ale z drugiej strony tak naprawdę wiele osób może być zmęczonych tą samotnością, przebywaniem w odosobnieniu, więc tutaj tak naprawdę z propozycją przychodzą od nas większe miejscowości, gdzie obfitość tych atrakcji turystycznych, możliwość spędzenia wolnego czasu jest dużo większa i faktycznie takie duże miejscowości także będą cieszyć się dużą popularnością. Poza lokalizacją dużym powodzeniem będą cieszyły się także obiekty na wyłączność, czyli apartamenty, domki, tam gdzie powiedzmy jadąc z rodziną możesz poczuć się tak naprawdę na osobności tylko i wyłącznie z nimi i będziesz mógł ograniczyć kontakt z innymi ludźmi, z innymi osobami, które na przykład też w tym ośrodku powiedzmy domków przebywają, więc takie obiekty na wyłączność, apartamenty, domki jak najbardziej będą cieszyły się dużym powodzeniem. Więc warto mieć to na uwadze. Tutaj także zauważyliśmy, że jest duża popularność obiektów, gdzie jest samodzielne meldowanie do apartamentu czy właśnie do domku, gdzie goście na przykład zabierają sobie kluczyk ze skrzynki pocztowej czy otwierają klamkę na kod. Tym będzie się także cieszyła, większą popularnością będzie się cieszyła także to w przyszłości, przy tych rezerwacjach na lato 2020. Tak wspomniałam wcześniej, te wyjątkowe udogodnienia. Nie każdy będzie chciał wychodzić z obiektu, żeby spędzić atrakcyjnie czas, więc tak naprawdę basen, wszelkie place zabaw, czy nawet dostęp do jakiejś atrakcji w środku apartamentu, kolorowanki, cokolwiek, co umili gościom czas, będzie mile widziane, więc chwalcie się tym w swoich ofertach, jeżeli coś takiego posiadacie, bo dla Was wydaje się to oczywiste, a dla gości już niekoniecznie, którzy czytają Waszą ofertę na portalu noclegowym, więc miejcie to na uwadze. Możecie się chwalić także współpracą z lokalnymi, czy na przykład restauratorami, czy dostępem na przykład do tańszych atrakcji, wejście na przykład na jakiś zamek, czy do jakiegoś parku rozrywki, to też zawsze warto uwzględnić w swojej ofercie. To jest wyróżnik. Także skupcie się na tym, co będzie Twoim wyróżnikiem. Czwarta kwestia różni się tak naprawdę nieco od tych tematów poruszanych w poprzednich trzech punktach, bo pomyśleliśmy o tym i wielu gospodarzy też widzimy, że po prostu takie prace trwają, poświęcają czas na poprawki w swoim obiekcie. Jako poprawki mam na myśli mini remonty. I tutaj nie chodzi nam o to, aby robić teraz wielkie inwestycje i sprowadzać wszystkich fachowców do swojego obiektu, ale mamy bardziej na myśli coś takiego odświeżenie ścian, pomalowanie mebli, teraz jest to też bardzo popularne, bo zwróć uwagę, że często przez cały rok przebywają u Ciebie goście. Nie masz nawet czasu na to, żeby poświęcić ten czas na takie drobne poprawki, żeby te ściany miały szansę wyschnąć. Przecież nie chcesz czuć swoich gości oparami z tych ścian, więc siłą rzeczy to malowanie jest ciągle odkładane na później. A dzięki temu, że teraz dokonasz tych poprawek w swoim obiekcie, będziesz miał okazję przyciągnąć gości jeszcze skuteczniej w tym okresie już po pandemii. Czy nawet teraz, tak, na te rezerwacje późniejsze, jeżeli zrobisz sesję odświeżonego pokoju, goście także zwracają uwagę na czystość. Jest to siłą rzeczy także bardziej związane z obecną sytuacją i dla każdego ważna jest higiena. Więc takie malowanie ścian doda Twojemu pokojowi, Twojemu pomieszczeniu dodatkowej sterylności, czyli czegoś, co będzie sprawiało, że goście poczują się tam bezpieczniej. Tutaj także miej na uwadze tę personę, o której wcześniej mówiliśmy. Czyli jak odświeżasz pokój, to może warto także w tym pokoju postawić łóżeczko dla dziecka, czy dodatkowe krzesełko do karmienia, jeżeli na przykład skupiasz się na rodzinach dzieci. I tak wspomniałam.
Nie inwestuj dużo, bo nie ma co ukrywać, nie jest to czas na duże inwestycje i należy naprawdę liczyć każdą złotówkę, bo zależy nam na tym, żebyście przetrwali, żebyśmy przetrwali, żebyśmy wspólnie mieli okazję cieszyć się jeszcze tak naprawdę wyższą ilością rezerwacji, bo wiemy, jak jest to ważne, więc nie inwestujcie aż tak wiele. Sprawdźcie, wiele jest tutoriali na YouTubie, które podpowiadają, w jaki sposób właśnie odświeżyć meble czy pomalować ściany, więc spróbujcie, nadajcie tym starym rzeczom nowe życie i jestem przekonana, że to wpłynie także i na wasz lepszy humor, że odświeżyliście swój obiekt, a dodatkowo przyciągniecie kolejnych gości. Widzę, że tutaj kilka osób odpowiedziało w ankiecie, kilkanaście tak naprawdę, czy wykorzystujesz ten okres na prace remontowe w swoim obiekcie. 10 głosów jest na tak, czyli prace remontowe trwają. Słyszałam od kilku osób, że mimo naszych porad inwestują obecnie w remonty, z tego względu, że też wielu fachowców jest obecnie wolnych, ma wolne ręce. I jeżeli ktoś ma faktycznie dużą tę poduszkę finansową i finanse na to, żeby zorganizować taki remont, to faktycznie podejmują się takich działań teraz. Więc nawet jak nie planujecie remontu, może warto uszyć dodatkowe poszewki na poduszki czy pomalować płytki w kuchni i to już będzie bardzo duże wyróżnienie dla waszego obiektu. Coś, co będzie cieszyło oko, a również przyciągało gości. Teraz przejdziemy do kwestii finansowych, czyli coś, na co wszyscy czekają, bo liczenie złotówek, jak wspomniałam, jest teraz powszechne. My to słyszymy podczas rozmów, wiemy to sami po sobie, więc przechodzimy do tego, jak przeanalizować ponoszone koszty. Tutaj także porozmawiamy o tym, jak wybrać portal idealny dla siebie i zdecydować o modelu rozliczeniowym. Czy abonament, czy rezerwację. Nie wiem, czy się już na tym zastanawialiście, ale poruszymy tę kwestię w jednej ze wskazówek. Tak jak wspominałam już, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale na koniec czeka niespodzianka, gdzie będzie to podsumowane i bardziej jeszcze rozwinięty temat, więc podczas spotkania skupmy się na tym, aby wymienić się informacjami, a takie wszelkie szczegóły będziecie mogli poznać na spokojnie z niespodzianki, którą przygotowałam na koniec, nie zdradzam szczegółów. Pojawiła się także ankieta, jakie przewidujecie oszczędności. I już przechodzimy do konkretnej wskazówki. Czyli przede wszystkim przeanalizuj ponoszone koszty. Wszyscy tniemy finanse przeznaczane na swoje firmy, szczególnie właściciele obiektów noclegowych. I tak naprawdę tutaj warto postawić na dialog. Wszędzie. Jeżeli chcesz oszczędzić na swoich pracownikach, jeżeli chcesz oszczędzić na umowach zewnętrznych, usługach, które masz, na przykład współpracę podjęte czy z pralnią, czy ze złotą rączką, to możesz na razie zawiesić taką współpracę, wytłumaczyć swoje stanowisko, bo tak naprawdę dialog jest tutaj kluczem do tego, żeby rozwiązać te trudne sytuacje. Pamiętaj o tym, że te osoby, czy to pracownicy, jeżeli takich zatrudniasz, czy te osoby świadczące usługi dodatkowe, będą ci potrzebne po kryzysie. Bo jeżeli zostaniesz bez tych osób, to tak naprawdę jeżeli dziesiątki gości będą chciały do ciebie przyjechać, a nie będziesz miał gdzie uprać pościeli, to będzie to wtedy stanowiło duży problem. Oczywiście poza tymi umowami, które masz zawarte, skup się także na planowaniu swojego budżetu, sprawdź, gdzie koszty ponosisz, bo nieraz nawet wydaje się nam, że planujemy nad naszym budżetem, wiem nawet to sama po sobie, a wylistowanie konkretnych kosztów, które ponosimy, tak naprawdę jest już inną parą kaloszy, tak się wyrażę potocznie. I warto przeanalizować sobie to, gdzie te pieniądze uciekają. Czy są to czynsze, czy są to na przykład media, na które przeznaczamy więcej pieniędzy. Wiele osób teraz na przykład skontaktowało się z dostawcą telewizji czy internetu. Jeżeli nie korzystacie z tego w swoich obiektach obecnie, to spróbujcie wynegocjować zawieszenie tych usług albo chociaż odroczenie płatności, tłumacząc swoją postawę, swoją obecną sytuację. Zachowując ciągle te dobre relacje, o których wspominałam wcześniej, bo tych usług będziecie potrzebować później. Także ekipa remontowa czy zakładająca, ekipa zakładająca, przepraszam, internet w momencie, kiedy będę już u ciebie goście, będzie tak naprawdę średnim rozwiązaniem. Więc miej to na uwadze. I poza tymi kwestiami, których kosztów możesz się pozbyć,
zminimalizować, zastanów się, skąd możesz pozyskać dodatkowe pieniądze. Obecnie, czy to samorządy lokalne, czy już znana wszystkim tarcza antykryzysowa przygotowana przez rząd, tak naprawdę działa i możemy mieć wobec niej różne oczekiwania i możemy mieć różne zastrzeżenia. Natomiast warto w ogóle sprawdzić, czy to wsparcie z zewnątrz się nam należy. Warto to jest, wy jako przedsiębiorcy, na pewno ja nie mam doświadczenia osobiście jako przedsiębiorca, natomiast wiem, że wy szczególnie wiecie, czy skontaktować się na przykład z ZUS-em, czy z Urzędem Skarbowym, zapytać dokładnie, jak to wygląda w stosunku do was. U każdego może to być inaczej, więc to jest bardzo indywidualna kwestia, więc nie będę przechodzić tutaj do szczegółów, bo po prostu nie chcę wprowadzać was w błąd. Więc najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się i ustalenie tego, co indywidualnie wam przysługuje. Możecie porozmawiać też między sobą, jako właściciele obiektów noclegowych i sprawdzić, co kto jakie wsparcie uzyskał. I to będzie też podstawą do tego, żeby samemu spróbować takie wsparcie uzyskać. Kolejną kwestią jest też optymalizacja tych kosztów na reklamę ponoszonych w internecie. Jeżeli duże tak naprawdę finanse poświęcałeś na kampanię w Google Ads, czy miałeś reklamę w kilku portalach, warto to sprawdzić, żeby tak naprawdę nie przepłacać. Bo teraz tekstu nie mam, każda złotówka się liczy, więc warto te koszty zminimalizować. Jednak pamiętaj, że tutaj także reklama jest potrzebna na ten czas, kiedy będziesz już musiał pozyskać tych gości. Więc jeżeli zupełnie znikniesz z internetu, to po prostu goście cię nie znajdą, nie będą mieli szansy znaleźć twojego noclegu, nawet jeżeli ta obecna sytuacja się skończy. Więc miej to na uwadze. Jeżeli rozmawiamy już o kosztach, które są związane z portalami, warto przeanalizować, to jest już szósta wskazówka, wybierz portal idealny dla siebie. Przeanalizuj to, z kim w ogóle obecnie współpracujesz. Może nawet nie pamiętasz, gdzie uiszczasz te opłaty, jakie faktury opłacasz i warto zweryfikować, gdzie twój obiekt się wyświetla obecnie w internecie. Może nie wszystkie portale są w tym momencie potrzebne ze względu na to, że sytuacja jest trudna i tak naprawdę może cię być nie stać na to, żeby wyświetlać się wszędzie, więc sprawdź, z kim współpracujesz, a to, z kim zostać i utrzymać tę reklamę zgodnie z tą optymalizacją, o której mówiliśmy wcześniej, sprawdź, który portal ma najlepszą reklamę. Najprostszym tak naprawdę sposobem jest porównanie ceny na przykład abonamentu, czy to wysokości prowizji, z tym, jak portal jest pozycjonowany. No nie oszukujmy się, każdy z nas, czy to ja, czy wy, na pewno jak szukacie czegokolwiek w internecie, to pierwsze to wyszukiwarka Google i sprawdzenie dostępności na przykład danego produktu. Jak szukacie butów, to Google od razu i pojawiają nam się strony z produktami, które nas interesują. Podobnie przy poszukiwaniu noclegu. Tutaj goście wpisują zazwyczaj frazy, to są akurat badania już naszego działu marketingu, frazy, które brzmią na przykład noclegi Łeba, noclegi Zakopane, noclegi na Mazurach, domki nad jeziorem, domki nad morzem. Sprawdźcie to, bo to tak naprawdę te top 3 pozycje są kluczowe do tego, żeby goście właśnie trafili na ten portal. Co z tego, jeżeli cena na przykład za publikację w danym portalu będzie niska, będzie to 100 zł, a tak naprawdę portal nigdzie się nie wyświetla. To jest stracone 100 zł, więc jeżeli zależy wam na oszczędności, skupcie się na tym, żeby sprawdzić, który portal ma najlepszą reklamę. Tutaj także zweryfikuj, jakie są twoje potrzeby. Czy wolisz abonament, czy rezerwację online, czy obsługa na przykład jest w języku polskim, czy możesz z kimś po prostu porozmawiać po drugiej stronie z reprezentantem portalu, kto odpowie na twoje pytania. Więc zweryfikuj to, czego oczekujesz, swoje potrzeby, porównaj je z tym, co dany portal oferuje, jaką ma cenę za publikację, jakie formy współpracy oferuje, z tym, jaką daje tobie reklamę. Więc miej to na uwadze. Kolejnym punktem będzie tutaj wsparcie dla polskiej gospodarki. To nie oszukujmy się, tak? Tutaj wiele osób obecnie zwraca uwagę na to, żeby kupować polskie produkty. To jest tak naprawdę działanie na naszą wspólną korzyść. Jeżeli chodzi o produkty, to takie w markecie jest, sama z niej korzystam, aplikacja Pola, gdzie sprawdzacie,
czy na przykład dany produkt jest pochodzenia polskiego, czy został wyprodukowany w naszym kraju, czy jego producent rozlicza się w naszym kraju i podatki zostają na miejscu. Więc też warto mieć to na uwadze. A ostatnim punktem, który ważny jest przy wybieraniu idealnego portalu, jest sprawdzenie tego, jest wzięcie pod uwagę tego, żeby zdywersyfikować te źródła pozyskiwania gości. Jak na przykład jest portal, który na przykład straci zaraz swoje wysokie pozycje w Google, czy jesteście całkowicie od niego uzależnieni, opinie wszystkie wasze są widoczne tylko w tym portalu, to tak naprawdę w momencie, kiedy ta współpraca z jakiegoś powodu się zakończy, tracicie wszystko, co posiadacie. Więc miejcie na względzie też tą dywersyfikację. Szczegóły dotyczące wyboru takiego portalu znajdziecie także w tej niespodziance, która będzie na końcu. Kolejną kwestią przy wybieraniu portalu jest, tak jak wspomniałam, to, czego potrzebujecie, czyli decyzja o tym, jaki model rozliczeniowy jest dla Was najbardziej atrakcyjny. I to jest tego, co widzę, bo zależnie od tego, czy wybierzecie abonament, czyli taką jednorazową opłatę za publikację w portalu na przykład na 12 miesięcy, czy rozliczenie za rezerwację, to jest zależne, w jaki sposób będziecie pozyskiwać tych gości. I tutaj w ankiecie, która pyta Was o to, jaki preferujecie sposób rezerwacji pobytu, tak naprawdę źródła tych pozyskiwania rezerwacji są równo podzielone. Porówno są to rezerwacje online, rezerwacje e-mail i rezerwacje telefoniczne. Więc jak widać, każdy ma swoje oczekiwania, każdy w różny sposób te rezerwacje pozyskuje. I też cieszę się, że takie są wyniki tej ankiety, bo to znaczy, że dywersyfikacja jest duża. Pozyskujecie te rezerwacje telefonicznie, e-mailowo i poprzez szybkie rezerwacje online, które naprawdę w ostatnim czasie zyskały na popularności, także wśród gości, którzy rezerwują. Natomiast są nadal osoby, które nadal preferują rezerwację telefoniczną, bo koniecznie chcą porozmawiać z gospodarzem, zanim przyjadą do jego obiektu, więc też miejmy to na uwadze. Przedstawię teraz podstawowe różnice pomiędzy abonamentem a rozliczeniem za rezerwację. I tak wspomniałam, abonament to jednorazowa opłata na jakiś okres czasu. To już nie płacicie żadnych prowizji od rezerwacji. Często wychodzi to taniej niż płacąc prowizję od każdej pozyskanej od portalu rezerwacji. Ale równocześnie wiąże się to z odbieraniem telefonu, które nie dla każdego są tak naprawdę komfortowym źródłem pozyskiwania rezerwacji. Jednak dla niektórych będzie to możliwość poznania tego gościa. Niektórzy gospodarze, jak miałam okazję usłyszeć podczas rozmów z Wami, po prostu muszą usłyszeć gościa, wtedy dopiero są w stanie stwierdzić, czy ta osoba może przyjechać do ich obiektu. Także tutaj tak naprawdę opinie są bardzo, bardzo zróżnicowane. Przy rozliczeniu za rezerwację głównym wyróżnikiem jest to, że po prostu nie płaci się za publikację takiej oferty w portalu. Nie płaci się z góry, tylko płaci się za rezerwacje, które są pozyskane już konkretnie. Konkretni goście przyjeżdżają na konkretny termin, wtedy pobierana jest prowizja, oprócz tego jest na przykład 8% netto od takiej rezerwacji, więc zależnie to już akurat od portalu. Wtedy już publikacja obiektu jest całkowicie bezpłatna. No i tutaj potwierdzamy takie rezerwacje online. Noclegowo akurat te rezerwacje też nie są automatyczne, tylko gospodarze obiektów potwierdzają, że chcą przyjąć taką rezerwację. Jednak to też jest zależne od portalu. Jak będziecie je porównywać, to miejcie też to na uwadze, w jaki sposób te rezerwacje online i w jakiej kwocie się odbywają. Dla wielu właścicieli obiektów będzie to obciążające, ale dla wielu jest to duża oszczędność czasu, bo nie trzeba ciągle odbierać tych telefonów i odświeżać skrzynki e-mail, sprawdzając, czy gość już odpisał. Dla gości jest to także często zwiększenie wiarygodności obiektu, ponieważ mogą w ten sposób zapłacić online, na przykład za pobyt w obiekcie, a często portale korzystają czy to z szybkich płatności przelewy 24, Blue Media, czy Dotpay, gdzie jednym klikiem tak naprawdę można od razu potwierdzić swoją rezerwację i bezpiecznym transferem przelać pieniądze za rezerwację. Także też warto mieć to na uwadze. Trzecią tak naprawdę opcją jest połączenie tych abonamentu i rozliczenia za rezerwację. Od wtedy oczywiście, no, u nas jest akurat to możliwe,
goście i mogą dzwonić przed rezerwacją i mogą rezerwować online. Także tego rodzaju hybryda także wchodzi w grę. Jednak przede wszystkim zastanówcie się, co najbardziej odpowiada Waszym oczekiwaniom. Kończąc już tę kwestię finansową, która pozwoli Wam zaoszczędzić środki finansowe podczas obecnej sytuacji, także ten cały dział zostanie podsumowany w tej niespodziance, o której ciągle wspominam. Przejdziemy teraz do kwestii reklamy Twojego obiektu noclegowego w internecie i do kwestii pozyskania gości. Pokrótce przedstawię te elementy, o których warto pamiętać i szczegóły będą do Waszej dyspozycji do przeczytania później, więc szybko przejdźmy teraz do szczegółów, jak zaprezentować swój obiekt w sieci teraz, szczególnie podczas trwającego kryzysu, żeby przyciągnąć do siebie gości. Na co zwrócić uwagę podczas kontaktów z gośćmi, czy to telefonicznych, czy odbierając rezerwacje online. Więc zaczynajmy. Widzę, że podczas w ankiecie wskazaliście to, co wymaga poprawy w swojej ofercie. No tutaj szanuję Państwa za bardzo dużą autokrytykę, bo każdy tutaj wskazuje, co tak naprawdę przyznaje się do czego poprawy wymaga jego oferta. I tutaj w dużej mierze są to zdjęcia i opis oferty. Więc przyznam Państwu, że zdjęcia tak naprawdę są kluczem. Bo goście na takim zdjęciu, szczególnie na zdjęciu głównym, poznają wizję tego, gdzie spędzą swój wymarzony urlop. Pomyślcie, że jesteście teraz ten miesiąc czy dwa na zamknięciu w domu i chcecie gdzieś wyjechać. Szukając oferty na liście wyszukiwania w portalu, jaki by to portal nie był już niezależnie, po prostu sprawdzicie obiekt i ostatecznie zrobicie rezerwację tam, gdzie został przyciągnięty Wasz wzrok. I dotyczy to zarówno zdjęcia głównego, które na przykład mogły przedstawiać czy łóżko, czyli to, co gdzie gość będzie mógł spokojnie się wyspać, czy na przykład widok na cały salon. Tutaj także tytuł ma bardzo duże znaczenie i w tytule warto wskazać ten wyróżnik, o którym mówiliśmy wcześniej. Czyli na przykład 100 metrów od morza, z dala od zgiełku, tuż przy lesie, przygotowany dla rodzin, czy idealny dla osób z pupilami. Tak, bo osoby, które jeżdżą ze zwierzętami, także często mają problem, żeby znaleźć obiekt, w którym po prostu mogą, do którego mogą wziąć swojego zwierzaka, więc też warto się tym pochwalić w tytule. Także ten wyróżnik jest tutaj niezwykle istotny. Właśnie tym warto się dzielić właśnie na tym etapie. Kolejną ważną kwestią jest uzupełnienie kompletnie informacji o obiekcie. Dotyczy to zarówno opisu, udogodnień, rodzajów zakwaterowania i cen, które posiadasz u siebie. Bo tak naprawdę, jeżeli posiadasz nawet najpiękniejszy obiekt na świecie, ze wszystkimi udogodnieniami i tak naprawdę w atrakcyjnej cenie w stosunku do tego, co oferujesz, to goście po prostu nie dowiedzą się tego, nie domyślą się, jeżeli nie zawrzesz tego w ofercie, która widoczna jest dla takiego gościa w internecie. Więc miej to na uwadze, aby Twoja oferta była kompletna. Tak jak wspomniałam już o zdjęciach, ważne, żeby przeprowadzić gościa przez cały swój obiekt, to jest już 9. wskazówka, bo tak naprawdę to jest jedno z ważniejszych elementów prezentacji. Na zdjęciach goście widzą to, czy w obiekcie jest czysto, czyli to jest tak naprawdę udogodnienie, jest to część opinii. Widzą, jakie są udogodnienia, bo robiąc zdjęcie kuchni, ciężko ukryć na nim na przykład lodówkę, która jest udogodnieniem i gość widząc takie zdjęcie, widzi już, co w tym obiekcie jest do jego dyspozycji. Także postaraj się przeprowadzić gościa przez swój obiekt, przez pomieszczenia, które oferujesz na wynajem. Możesz także zrobić zdjęcie obiektu z zewnątrz, zrobić zdjęcia okolicy. I tak naprawdę tutaj też nie namawiamy do dużych inwestycji. Liczymy każdą złotówkę, a tak naprawdę każdy z nas posiada smartfon, czy dzieci, które posiadają smartfony, którymi tak naprawdę można wykonać już teraz bardzo dobrej jakości zdjęcia. To już nie są Nokia 3030, już nie wiem, czy nawet tamta miała aparat, ale w każdym razie obecne smartfony dają nam tyle funkcji, że mamy możliwość przeprowadzenia takiej sesji zdjęciowej obiektu samodzielnie bez ponoszenia wielkich kosztów na zorganizowanie fotografa i profesjonalnej
sieci profesjonalnej sesji zdjęciowej. Zamykając już tutaj kwestię prezentacji obiektu, chociaż przyznam, że mogłabym o tym mówić Wam bardzo długo, ale czas już nas goni, więc przejdziemy do kolejnych punktów, bo tak jak wspomniałam, o tym wszystkim, co mówię, będziecie mogli przeczytać z większymi szczegółami na niespodziance, którą przygotowałam na końcu, także cierpliwie czekajmy. A więc punkt 10, który odnosi się typowo do kontaktu z gośćmi. Wiem, że podczas wysokiego sezonu lata 2019, czyli zeszłego lata, mogliście nie odbierać wszystkich telefonów, wszystkich zapytań, bo po prostu nie starczyło na to czasu, bo wszyscy chcieli przyjechać, korzystając na przykład z pięknej pogody. Ale teraz sytuacja jest nieco inna. Każde zapytanie, każdy telefon jest na wagę złota. Więc odpowiadaj na każde zapytanie, które skierowane jest do Ciebie o nocleg. Odbieraj każdy telefon, a jak nie możesz odebrać, to oddzwoń. Dbaj o każdą rezerwację, bo pamiętaj, że te kilka sygnałów w telefonie to są po prostu pieniądze, które pozwolą Ci się utrzymać teraz na rynku, aby po prostu móc dalej funkcjonować, wynajmując noclegi. Tym samym w takiej odpowiedzi na zapytanie gościa, gdy pyta on na przykład, czy mogę przyjechać z psem, nie odpowiadaj tylko tak, tylko zamotywuj tego gościa do złożenia rezerwacji. Poinformuj, że dookoła domu jest piękne podwórko, gdzie pies będzie mógł swobodnie pobiegać, a masz akurat wolny termin od 1 do 7 sierpnia i wtedy chętnie przyjmiesz gości, bo zapowiada się piękna pogoda. Więc jeżeli nawet gość nie odpowie, to zapytaj po raz kolejny, czy są nadal ci goście zainteresowani rezerwacją. Postaraj się go, mówiąc dosadnie, docisnąć, aby tej rezerwacji dokonał. Skup się na tym, żeby pozyskać taką rezerwację bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Kolejny punkt to automatyzacja obsługi tych potencjalnych gości, czyli na przykład przygotowanie szablonów, gdzie przedstawisz korzyści z pobytu u Ciebie. To znacznie ułatwi pracę i pozwoli jeszcze lepiej tak naprawdę zarządzać tymi zapytaniami, rezerwacjami, które do Ciebie spływają. Jak już pozyskasz te rezerwacje i nawet masz te rezerwacje, które już wcześniej udało się pozyskać, postaraj się ich nie tracić. Wiem, że jest to trudne w obecnych czasach, bo goście spanikowani poprzez przekaz medialny, który tak naprawdę uderza w nich z każdej strony, każdy z nas jest bombardowany setkami informacji codziennie, każdy z nas ma swoje obawy i goście obiektów noclegowych dokładnie tak samo. Też obawiają się tego, że nie będą mogli wyjechać i szybko odwołują te swoje rezerwacje złożone wcześniej, nawet jeżeli marzą o tym wyjeździe. Więc postaraj się okazać takiemu gościowi zrozumienie. Przeanalizuj to, w jaki sposób pobierasz te dodatki. Powiedz gościowi, że możesz na przykład zaproponować termin w innym pobycie. Możesz zaproponować voucher do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy. Ostatnio bardzo popularna jest akcja w internecie z hashtagiem zmień termin, nie odwołuj, także promowana przez m.in. polską organizację turystyczną, tak żeby zachęcić gości do tego, aby jednak nie odwoływali tych terminów, tych rezerwacji, tylko zmienili termin. Tutaj także dobrze sprawdzą się vouchery, więc miej to na uwadze, jeżeli gość zadzwoni, chce odwołać termin, powiedz na spokojnie, okaż zrozumienie, powiedz, że wiem, że się Państwo boicie przyjechać ze względu na obecne ograniczenia, ale co Państwo powiedzieliby, jeżeli zaproponowałbym voucher, na przykład nawet o 100 zł wyższą kwotę, niż mają Państwo wpłacony już u mnie zadatek. Na przykład co Państwo powiedzieliby na termin w sierpniu? Wtedy ma być jeszcze piękniejsza pogoda niż na majówkę, na którą zrobili Państwo rezerwację. Zdaję sobie sprawę, że to jest optymistyczne podejście i wiele rezerwacji będzie tutaj i tak mimo wszystko odwołany. Jednak postaraj się zrozumieć tych gości i wytłumaczyć, jak wygląda obecnie sytuacja u Ciebie i jakie propozycje do takiego gościa przygotowałeś. I trzeci punkt, w jaki sposób pozyskiwać teraz jeszcze nowe rezerwacje, to możliwość kontaktu ze stałymi gośćmi. Pewnie każdy z Was ma gości, którzy przyjeżdżali co roku, ponieważ szczególnie podobał im się Wasz obiekt. I przyznam, że w ostatnim czasie słyszałam opinię od kilku osób,
że chętnie już by zarezerwowały te pobyty na przykład na lato, bo chętnie pojadą do tego samego obiektu co zawsze, ale nie otrzymują ofert. Tak jakby wszystkie obiekty noclegowe teraz zasnęły snem zimowym i zupełnie nie proponowały rezerwacji na terminy odrobinę późniejsze. A tak naprawdę wiele osób chętnie zarezerwuje ten termin. Więc dlaczego by nie spróbować kontaktu? Nie mówię tutaj o nachalnym zmuszaniu gościa do rezerwacji, przyjeżdżaj, dawaj pieniądze koniecznie, ale tak naprawdę zachęcić ich, że wiemy, że ten okres jest trudny, wysłać do nich wiadomość, co powiecie na przykład na pobyt w sierpniu. Teraz organizujemy takie pobyty, zostało już tylko kilka wolnych dni. Skontaktuj się z tymi gośćmi. Tak naprawdę nic w ten sposób nie tracisz. Jeżeli chodzi o same kwestie związane z obiektem, to można byłoby się nad każdą z nich rozwodzić długimi godzinami i wiem, że każdy z Was ma też dużo do powiedzenia w każdej z tych kwestii. Natomiast warto także spojrzeć samemu na siebie. Na to, żeby w tym momencie, kiedy mamy nieco więcej czasu, po prostu postawić na swoją edukację, poszerzać te horyzonty, być na bieżąco, czy to z obostrzeniami, które wydaje rząd, czy to teraz tak naprawdę z łagodzeniem przepisów, które będzie następowało i staraj się też reagować na bieżąco. Jeżeli pojawiają się jakieś zmiany, to miej na uwadze także, jak to przenieść na kontakt z gośćmi, jak pozyskiwać te rezerwacje teraz na bieżąco, jeżeli już jakieś złagodzenia się pojawią. Oprócz tego, żeby być na bieżąco, uczestnicz w takich wydarzeniach jak dzisiaj. Jestem przekonana, że prezent, który dla Was przygotowałam, będzie niezwykle wartościowy i pozwoli Wam jeszcze skuteczniej pozyskiwać rezerwacje i nastawić się na działanie w tym jakże trudnym okresie, bo musimy się z tym pogodzić i tak naprawdę działać, mimo tego, co ma miejsce obecnie, bo nie robiąc nic, tak naprawdę też nie mamy szansy polepszenia swojej sytuacji. Więc trzymam kciuki za to, żeby te oglądane webinary, czy te publikacje na YouTubie, a także publikacje i e-booki wpływały na to, abyście jeszcze skuteczniej te rezerwacje mogli pozyskać i zagospodarować ten obecny, nie ukrywajmy, trudny czas. Tak naprawdę oprócz tych publikacji ekspertów warto mieć kontakt z innymi wynajmującymi. Wymiana tych sugestii, uwag, czy to na przykład na grupach na Facebooku, jest nasza grupa noclegodawca.pl czy inne grupy na Facebooku, gdzie można wymieniać się uwagami, spotkać innych właścicieli obiektów i tam tak naprawdę spróbować zaradzić temu wszystkiemu, co obecnie ma miejsce. 13. wskazówką, czyli już przedostatnią, jest włączenie się do akcji Rezerwuj w Polsce. I tutaj dotyczy to zarówno gości, bo wiele hoteli czy wiele obiektów noclegowych, apartamentów, pensjonatów udostępnia posty z grafikami. Na przykład właśnie w 2020 wypocznę w Polsce, prezentując to, jakie macie piękne obiekty. Często pojawiają się filmy o tym, że warto rezerwować w Polsce i tym samym zachęcacie gości do przyjazdu już do Waszego obiektu. Więc o tej akcji tak samo więcej w prezencie, który przygotowałam na koniec. I ostatnia wskazówka. Tak naprawdę myślę, że bardzo istotna w obecnych czasach, które są niełatwe. To, żebyś nie wahał się prosić o wsparcie. Tak wcześniej wspominałam, i lokalne samorządy, i tarcza antykryzysowa są dla Ciebie. To ma być wsparcie dla Ciebie, więc okazanie w tym momencie potrzeby pomocy nie jest żadną słabością, więc proś o to wsparcie, bo ono Ci się często po prostu należy. Sytuacja jest trudna, więc się zupełnie tego nie wstydź, to nie jest powód do wstydu. Bądź w kontakcie ze społecznością wynajmującej, bo tutaj często te uwagi, którymi możecie się podzielić, czy to na przykład na oszczędności, czy na to, w jaki sposób radzić sobie w obecnej sytuacji, będą bardzo, bardzo istotne. I my, jako noclegowo, także jesteśmy do Waszej dyspozycji. Na tyle, na ile potrafimy, na tyle, ile nasza wiedza nam pozwala, chętnie pomożemy we wszystkich tych kwestiach, które wymagają jakiegoś rozważenia czy zewnętrznej opinii. Postaramy się możliwie jak najlepiej odpowiedzieć na wszelkie pytania. I dlatego też powstał ten webinar, czyli ta opcja i spotkania się wynajmujących i odpowiedzi na pytania,
które się pojawią podczas webinaru, więc starajmy się zjednoczyć, jak to już wiele razy w historii miało miejsce, żeby po prostu tą wspólną siłą dać jeszcze większy efekt synergii, tak? 2 plus 2 równa się 5 w takim wypadku, więc jesteśmy dla Ciebie, miej to na uwadze. I teraz dodam oczekiwany prezent. E-book dla Państwa do pobrania bezpłatnie. Jak wyjść z kryzysu wraz z 14 gotowymi receptami na uzdrowienie rezerwacji. I przyznam, że to, co przedstawiłam podczas spotkania, to jest tak naprawdę ułamek całości, która znajduje się w tym e-booku. Ten e-book będzie w łatwy sposób dostępny, pod linkiem, który zostanie do Państwa przesłany. Więc można także już na czasie będzie też dostępny ten link, więc będzie można tam kliknąć i pobrać sobie taki e-book i przeczytać go na spokojnie i zapoznać się na spokojnie z tymi 14 gotowymi receptami na uzdrowienie rezerwacji. Starajmy się ściągać te rezerwacje do Polski i tutaj pokazywać gościom polskie obiekty. Starajmy się także dokonywać rezerwacji w polskich portalach, aby ten dorobek, te podatki zostawały po prostu w naszym kraju. Wsparcie polskiej gospodarki jest teraz potrzebne jak nigdy wcześniej, więc miejmy to na uwadze i wybierając usługodawców, z którymi współpracujemy, portale, czy właśnie zachęcając gości do rezerwacji w polskich obiektach. To, że patriotyzm gospodarczy jest teraz potrzebny jak nigdy wcześniej, więc miejcie to na uwadze. Na koniec chciałabym podziękować wszystkim, którzy byli obecni dzisiaj z nami, wszystkim współpracującym z Odcegową albo nie, bo tak naprawdę ta wymiana informacji jest potrzebna każdemu i będę bardzo wdzięczna też za to, jeżeli podzielicie się informacją, jak oceniacie dzisiejszy webinar. Podzielcie się także swoimi spostrzeżeniami, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych webinarach. Przyznam, że jest to dopiero nasze drugie spotkanie online, więc liczę, że będziecie wyrozumiali dla mnie i dla tematu, który dla Was przygotowaliśmy. Jeżeli interesują Was konkretne, inne kwestie, wolelibyście szczegółowo na przykład omówić jakiś konkretny temat, czekamy na sugestie. Chętnie podejmiemy się takiego wyzwania. To jest dopiero początek tak naprawdę naszej przygody z takimi spotkaniami, więc powtórzę po raz kolejny. Dziękuję za wyrozumiałość. Niestety Państwa nie słyszę i nie możemy porozmawiać bezpośrednio. Natomiast jeżeli pojawiłyby się jakieś uwagi, to przechodzę właśnie na czat. Będę sprawdzać teraz te informacje, które od Państwa spływają. Zachęcam przede wszystkim do zapoznania się z tym e-bookiem. Będzie on przesłany mailem, bo tam te wszystkie 14 wskazówek są dużo bardziej szczegółowy sposób rozpisane. To, co przedstawiłam, tak naprawdę tylko krótkie tipy, więc będę bardzo wdzięczna, jeżeli się z tym zapoznacie, bo dzięki temu mamy większe szanse, żeby po prostu przetrwać. Panu Ryszardowi dziękujemy. Prowadząca super, pełen profesjonalizm. Przeczytałam to na głos, żeby jeszcze się z tym utwierdzić. Bardzo dziękuję. Dziękujemy w imieniu tak naprawdę całej załogi noclegowo, bo wspólnie przygotowujemy takie spotkania, więc podziękowania tutaj dla każdego. I tak naprawdę liczę też na te odpowiedzi od Państwa, co by Państwa interesowało, a chętnie my podejmiemy się takich tematów. Widzę, że Pani Ela tutaj musiała się już wcześniej z nami rozłączyć. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, to pytajcie Państwo, jestem jeszcze do dyspozycji. E-book przesyłany jest teraz na czacie, więc klikając w ten link, można pobrać sobie go właśnie w formie PDF. Działa on zarówno na komórkach, jak i na komputerze, więc dowolnie od tego, jak Państwu wygodniej, to tak proszę działać. Ważne, żeby po prostu przyniósł tę oczekiwaną wartość dodatkową dla Was, bo to jest tak naprawdę dla nas, jako dla Noclegowo najistotniejsze. Najbardziej istotne. Widzę, że pojawił się temat problematyczny gości, szkód wyrządzonych przez gości. I czy byłby możliwe?
Panie Pawle, dziękuję za to pytanie. Zapisujemy sobie oczywiście to jako temat do kolejnych spotkań. Wiem, że jest to temat problematyczny, bo faktycznie przewijał podczas kontaktu z naszymi gospodarzami, którzy współpracują z noclegową, gospodarzami obiektów noclegowych. I tutaj też jest wiele wątpliwości. Czy pobierać kaucję od gości? A jeżeli tak, to jaką? Za co ją zabierać gościom? Czy przejmować się tą kaucją? Bo czy warto sądzić się z takim gościem, jeżeli tak naprawdę straty są niewielkie? To jest bardzo ciekawy temat, więc zapisujemy go i jestem przekonana, że ta propozycja będzie przez nas rozważona. To jest bardzo fajna propozycja z tego względu, że będziemy mogli skupić się na jednym temacie mocniej. Dzisiaj poruszyliśmy tak naprawdę wiele wątków, więc taki szczegółowy temat mógłby być rozłożony wtedy na czynniki pierwsze. Więc bardzo Panie Pawle, bardzo Panu dziękuję. Także proszę śledzić bezpośrednio maile przesyłane od nas, tam będziemy informować o webinarach, które się dzieją, a także na naszej grupie na Facebooku, na noclegodawca, grupa na Facebooku, tam można dołączyć i tam ja dzisiaj też właśnie wrzuciłam post o tym, że webinar się będzie odbywał, także warto być także z tym na bieżąco. I porady także, jak to jest informacja na blogu, na noclegodawca.pl. Tam także, jeżeli macie Państwo więcej czasu, warto się zapoznać z artykułami. Wiele tematów, takich jak kaucja, czy pobieranie zdatku, czy zaliczki, jest już poruszone w artykułach, więc można to sprawdzić, a jeżeli coś Was szczególnie natchnie, coś okaże się, że temat jest nie do końca wyczerpany, to chętnie rozwiniemy to podczas webinaru, więc po prostu liczymy na informacje z Waszej strony. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za tak liczny udział w dzisiejszym spotkaniu. Co prawda, z tego co się okazało, mieliśmy równoczesne spotkanie wraz z premierem, to znaczy, że premier równocześnie organizował spotkanie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko część z Was i tak mogła uczestniczyć w tym naszym spotkaniu noclegowo. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za wyrozumiałość. Jeżeli są pytania, proszę je zadawać. Jeżeli nie, to jeszcze jestem przez kilka minut dostępna i chętnie odpowiem na te pytania. Pani Marzenie, też bardzo dziękujemy. Pani Marzena, dziękuję i pozdrawiam nas. Ja także przekażę pozdrowienia całej załodze noclegowo. Pani Iwona, także potwierdzę, że temat szkód wyrządzonych przez gości, w jaki sposób reagować, też jest zainteresowana tym tematem, więc tutaj już kolejny głos daje nam do myślenia, że jest to częsty problem wśród właścicieli obiektów, a tym bardziej napawa mnie optymizmem to, że nastawiają się Państwo na częste wizyty gości i na szkody przez nich wyrządzone, więc optymizm jest w narodzie i tym bardziej jest to pocieszające. Wiemy także, że my możemy pracować ciągle nad tą edukacją i siebie, i Was, i tym bardziej nas to cieszy. Więc będziemy przygotowywać się do kolejnych spotkań. Tutaj nie ma akurat imienia, ale widzę, że jedna z osób także poruszyła zakaz palenia naruszony przez gości. Myślę, że ten temat mógł być poruszony także w ramach takiego spotkania dotyczącego szkód wyrządzonych przez gości, bo to tak naprawdę nie jest może stłuczenie wazonu, ale faktycznie jest też to szkoda odczuwalna, bo papierosy mogą przesiąknąć na przykład ściany i tym samym obniżyć wartość noclegu dla kolejnych osób, które będą wynajmowały nocleg dla siebie w Waszym obiekcie. Kryzysowe wydanie e-booka jest nadal dostępne, na czacie ponownie pojawił się link. Tak jak wspomniałam, będzie także przesłany ten link w wiadomości e-mail, także sprawdzajcie swoje skrzynki odbiorcze. E-book ma, nie powiem ile ma stron, zatrzymam to jako tajemnicę, aby mogli Państwo samodzielnie sprawdzić, ale te 14 wskazówek naprawdę jest tam bardzo szczegółowo rozpisanych, więc nawet rozpoczynając od tej strategii marketingowej, od persony, warto przejść przez kolejne rozdziały i przygotować się na ten lepszy okres, ale też spędzić czas podczas tej chwilowej pauzy w wynajmie noclegu.
19:13 już na zegarze, więc nie będę Państwa dłużej zatrzymywać. Pewnie chcecie jeszcze spędzić ten wieczór. Jak się spodziewam, na spacer mało kto się wybierze, ale spędźcie ten czas miło w domu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za obecność. Bardzo miło było się z Państwem wirtualnie spotkać i czekam z niecierpliwością na kolejne spotkanie. A w razie pytań jesteśmy oczywiście pod numerem telefonu 880 089 089 i pod adresem mailowym pomoc@noclegowo.pl. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jesteśmy dla Was z poniedziałku do piątku. Dzwońcie, piszcie, a my chętnie odpowiemy. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, bo było mi przyjemnie spędzić z Państwem ten czas, te czwartkowe popołudnie. Do zobaczenia.